W sobotę 17 stycznia studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w wykładzie poświęconym schorzeniom kręgosłupa. Spotkanie odbyło się na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1, a poprowadził je lekarz ortopeda Piotr Kołodziej. Kręgosłup to niezwykle ważny element naszego ciała. Chroni nasz mózg i rdzeń kręgowy, pozwala na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a co za tym idzie zdrowe i pełnowartościowe życie człowieka. Dlatego też tak ważna jest dbałość o dobrą kondycję kręgosłupa, prawidłową rehabilitację, a przede wszystkim codzienną profilaktykę. Bardzo istotna jest ta ergonomia miejsca pracy i życia codziennego. To znaczy, jeśli siedzi przed komputerem, to monitor nie powinien być tu w dole, tylko monitor powinien być tak, żebym ja sobie patrzył na niego prosto, prawda? Jak się pracuje w ogródku, nie należy pracować, jak to mówią niektórzy, chyłkiem, tylko należy mieć narzędzia na odpowiednio długich trzonkach, żeby pracować z wyprostowanymi plecami. Ciężary podnosić z wyprostowanymi plecami, uginając nogi i cały szereg zaleceń temu służące. No i oczywiście aktywny tryb życia. Musimy być cały czas sprawni, musimy dbać o wydolność mięśni, musimy dbać o zakres ruchomości naszego kręgosłupa. Studenci Ostrowskiego Uniwersytetu poznali ćwiczenia na kręgosłup do wykonywania na co dzień. Dowiedzieli się, jak objawiają się poszczególne schorzenia kręgosłupa i jak je leczyć. Dr Kołodziej zaznaczył, że fizjoterapeuta dla każdego powinien przygotować indywidualny zakres ćwiczeń. Należy uzbroić się jednak w cierpliwość, gdyż oczekiwana poprawa przychodzi powoli, z reguły po kilku tygodniach, czasami nawet po kilku miesiącach. Po wykładzie dr Piotr Kołodziej chętnie odpowiadał na pytania studentów odnośnie prawidłowej profilaktyki kręgosłupa. Jedno z nich dotyczyło jazdy na rowerze przez osoby w podeszłym wieku. Moim zdaniem sprawa wygląda następująco. To jest tak. Każdy ruch jest lepszy niż brak ruchu. Lepiej jest jeździć na rowerze niż siedzieć na kanapie. Prawda? Natomiast każdy musi sobie dobrać indywidualnie tą pozycję, w której się wygodniej jeździ. Natomiast ja absolutnie nigdy nie zakazuję pacjentom jakiejkolwiek formy sportu amatorskiego. W związku z tym absolutnie rower tak i to w każdej dowolnej formie, z zachowaniem oczywiście wszelkich zasad bezpieczeństwa. Padło pytanie o rower stacjonarny. Jak najbardziej. Rower stacjonarny jest o tyle lepszy, że jest bezpieczniejszy. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek dodatkowe ograniczenia, typu zaburzenia równowagi, typu słabe mięśnie, które powodują, że nasza równowaga nie jest funkcjonalna, nie potrafimy się rotować, lepiej jest jeździć na rowerze stacjonarnym. Kwiatem i drobnym upominkiem studenci podziękowali doktorowi Kołodziejowi za pouczający wykład, rozwijający wiedzę w tak ważnej, szczególnie dla seniorów, sprawie.